Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym filmie na kanale BITAdmin.pl. Dziś chciałbym pokazać, w jaki sposób można przygotować sobie w sumie za darmo laboratorium do przeprowadzenia różnych testów z systemami operacyjnymi, zarówno z Windows, jak i Linux. Generalnie można używać programów firm trzecich, tak? Czyli może być to na przykład VirtualBox od Oracle'a, czy jakaś tam testowa wersja u VMware Workstation, no tylko tyle, że ona działa przez określony czas. Dopóki nie wykupimy licencji, będziemy mieli tymczasowe narzędzie, z którego będziemy mogli korzystać. Natomiast Windows 10, bo dzisiaj o tym chciałem powiedzieć, Windows 10 daje nam możliwość rozszerzenia funkcjonalności o Hyper-V, który po prostu możemy dodać do systemu jako kolejną funkcjonalność. Na początek warto jednak sprawdzić, czy w ogóle komputer, nasz sprzęt jest w stanie udźwignąć wirtualizację, tak? Czyli czy ona jest włączona w systemie, dzięki czemu będzie można korzystać z Hyper-V. Jest również niebezpieczeństwo, że komputer czy laptop jest tak stary, że nie ma zaimplementowanej funkcjonalności wirtualizacji sobie. Natomiast jeżeli taką funkcjonalność posiada, możemy to na kilka sposobów sprawdzić we własnym zakresie. Ja posłużę się dzisiaj Windows 10, ponieważ tylko do takiego systemu mam obecnie dostęp bezpośrednio na komputerze. W jaki sposób sprawdzić, czy nasz komputer wspiera wirtualizację i dzięki czemu będzie można zainstalować Hyper-V. W Windows 10 można to sprawdzić na dwa sposoby, nie instalując żadnego dodatkowego oprogramowania. Pierwsza możliwość to uruchomienie menadżera zadań i na zakładce wydajność jest widoczna opcja wirtualizacja i czy ona jest włączona. Jeżeli jest włączona, to znaczy, że będzie możliwość zainstalowania Hyper-V. Jeżeli jest wyłączona, no to trzeba ją włączyć w BIOSie. Inną możliwością jest sprawdzenie tego przez command line, tak? Czyli uruchamiamy cmd. W cmd wpisujemy system info. Chwilę system operacyjny musi posprawdzać wszystkie opcje. I na końcu jest zakładka, czy też opcja Hyper-V Requirements. I tutaj możemy sprawdzić, czy wirtualizacja jest dostępna, tak? No jeżeli we wszystkich możliwych opcjach jest słowo jest, czyli wirtualizacja jest włączona, mamy do niej dostęp, możemy skorzystać. Jeżeli natomiast z jakiegoś powodu chcemy sprawdzić to zewnętrznym narzędziem, można ściągnąć za darmo taki program, który się nazywa SecureAble i tutaj również pokazana jest wersja procesora z taktowaniem, wersja architektury, tak, czyli 3264 i opcja hardware Virtualization jest. Czyli w moim przypadku wszystko się zgadza. Można Hyper-V zainstalować bezpośrednio na systemie Windows 10, co też uczynię w tym filmie. Chciałem po prostu pokazać, że jest taka opcja i można się bez posiłkowania oprogramowaniem firm trzecich, można takie laboratorium wirtualizacyjne sobie skonfigurować i tam wrzucić jakiś system testowy, żeby można było sprawdzić, czy to wszystko działa. Tutaj tylko chciałem pokazać takie podstaw, tak, czyli informacje, w jaki sposób można sobie wykreować taką maszynę i że można w tym momencie zaoszczędzić nieco czasu i pieniędzy, mając gotowe narzędzie wbudowane w Windows 10. Aby zainstalować Hyper-V jako funkcję w Windows 10, wystarczy w panelu sterowania przejść do dodaj usuń programy, tak, i po lewej stronie w menu będzie opcja włącz lub włącz funkcję systemu Windows. To drzewie dość szybko można odnaleźć tą funkcjonalność, zaznaczając kwadracik, potwierdzając takim tikiem przy Hyper-V, po prostu zainstalowane zostaną wszystkie funkcjonalności. Po wybraniu wszystkich funkcjonalności wystarczy kliknąć OK. Tutaj chwilę ten proces trwa, ponieważ muszą zostać doinstalowane dodatkowe rzeczy do systemu. Po zakończeniu instalacji funkcjonalności Hyper-V w systemie Windows 10 konieczne jest uruchomienie komputera ponownie i po restarcie naszego komputera w Hyper-V zostało dodane jako kolejna funkcjonalność do naszego systemu Windows 10. Uruchomienie menadżera jest proste. Wystarczy tutaj kliknąć w lupkę i wpisać Hyper-V. Manager powinien pojawić się, jeżeli został poprawnie zainstalowany, na pierwszym miejscu.
Po uruchomieniu widzimy proste okienko znane z Windows serwera i ma ono kilka opcji po prawej stronie, natomiast nas interesuje opcja nowe i tutaj po kliknięciu można utworzyć nową maszynę, nowy dysk czy dyskiet. Pojawia się kreator, w którym po prostu, jak to w Windowsie, tym z wersją GUI wystarczy wyklikać, tak? Czyli zrobimy sobie na przykład testowa maszyna. I tutaj ważna sprawa, dobrze jest sobie zaznaczyć lokalizację, w której chcemy takie maszyny nasze trzymać, więc robię przeglądaj. Nie mam oddzielony dysk fizycznie w swoim laptopie na przechowywanie maszyn. Tutaj można utworzyć jakiś katalog, powiedzmy test, i w nim tą maszynę testową zapisać. Jakby to jest drugorzędna sprawa, jak ona się będzie, jak ten katalog będzie się nazywał i gdzie on będzie sterowany. Dobrze jest na dysku SSD, ponieważ to przyspiesza działanie przy uruchamianiu, czy później przy instalowaniu jakichś tam funkcjonalności dodatkowych już w samym systemie. Klikamy dalej. I tutaj ważna sprawa, tak, bo to czasami, jeżeli ktoś pierwszy raz coś takiego robi, maszyna po ustawieniu, po skonfigurowaniu mu nie działa, tak? I tutaj sprawa jest tego typu, że mamy dwie generacje. Generacja 1, generacja 2. Generacja 1 dla uproszczenia można użyć przy Windowsach 7, Windowsach 2008 serwer. Natomiast generację 2, gdzie jest potrzebne to UEFI, tak? Które jest tam zaszyte w architekturze systemu. Należy wybrać go wtedy, gdy używamy Windowsa 10 do instalacji, no i Windows 2016 serwer na przykład, tak? Więc ja to zrobię tutaj i wybiorę tą generację 2. Tutaj w kolejnym kroku trzeba wskazać, jaką pamięć RAM dodajemy do maszyny, tak? Tam też jest możliwość dodania RAMu dynamicznie, czyli podania zakresów, natomiast powiedzmy, że to będzie 4096 MB w tym przypadku i odznaczymy tą pamięć dynamiczną. Tutaj kwestia jeszcze dostępu do sieci. Jeżeli zostawimy niepodłączona, no to po prostu będzie maszyna standalone bez dostępu do sieci, czy do internetu, czy do lokalnej. I jeżeli chcemy coś tam z siecią robić, to wybierzmy może ten default switch. Nie, w tym widoku widzisz nazwę maszyny. Sam dysk systemowy to jest VHD, gdzie ten dysk będzie sterowany, tak, czyli IG, test, testowa maszyna, virtual hard disk i tak dalej. Rozmiar dysku. Domyślnie jest to 128 giga, natomiast tutaj można sobie dowolnie to zmienić w zależności od potrzeb. Pozostałe opcje, czyli można użyć istniejącego dysku, tak, lub też dodać dysk później. Dalej, jeżeli chodzi o system, tak, czyli zainstalować system później, możemy, no, opcja domyślna, wskazać ISO, mając plik ISO gdzieś tam ściągnięty, jeżeli chodzi o te darmowe wersje systemów ze strony Microsoftu, tak, które możemy sobie testować przez 180 dni, ale tam też jest opcja do przedłużenia jakby za darmo, lub też zainstalowania od nowa i te 180 dni znów będzie leciało. Tutaj instalować się, tylko po prostu pokazać, że taka opcja jest, czyli ja tutaj zostawiam opcję zainstaluj system operacyjny później, bo tutaj niczego więcej nie będę w tym momencie pokazywał. Klikamy dalej, podsumowanie, klikamy zakończ i maszyna została utworzona. Tutaj jeszcze może pokażę na podstawowe funkcjonalności, tak? Czyli pamięć RAM, procesor, dysk, dalej karta sieciowa. Także tak pokrótce, w jaki sposób można sobie w sumie darmowe środowisko testowe uruchomić. No oczywiście to wszystko zależy od tego, ile jest tam rdzeni na hoście, jakie dyski, ile RAMu komputer, na którym chcemy to stawiać, ma, żeby po prostu było to w miarę działające. Natomiast tak jak powiedziałem, o Hyper-V w CS Windows 2016 serwer będzie dużo, dużo więcej. Tutaj tylko takie podstawy. Ok, to w tym momencie tyle. Jeżeli byłyby jakieś pytania, można zostawić komentarz pod filmem. Ewentualnie napisać do mnie. Formularz kontaktowy jest na stronie bitadmin.pl. Także zapraszam do oglądania kolejnych lekcji na kanale.